Witam, oto rozpakowywanie najbardziej kolekcjonerskiej z kolekcjonerskich edycji, najbardziej popularniejszego chyba na zachodzie i u nas, japońskiego tasiemca, czyli kryształowej edycji Final Fantasy 13-2. I pomyśleć, że pierwsza część miała być również ostatnią w takiej oto folii. Została gra zapakowana w Merlinie, gdzie akurat było to najtańsze. No i zasadniczo filmik jest bardziej chyba dla osób, które uznały, że z jakichś powodów ta edycja nie jest warta kupowania, ponieważ jest to w większości już sklepów wyprzedane. Więc osoby, które to zamówiły, niczego nowego nie zobaczą, a najprawdopodobniej już to widziały. A reszta będzie się obchodzić smakiem. Niech żyje plastik i inne takie rzeczy. Co my żeśmy zrobili, prawda? Do tych wszystkich wynalazków, które będą się rozkładać jeszcze długo po naszej śmierci. Taka to nie jest sama na swoją folię. Żeby aby nic się z tym nie stało. No. No, bohaterka, którą mam nadzieję, którą jak sądzę wiele osób kojarzy z najlepszych lub gorszych powodów. Dobrze, to już się rozłożyło. Do osób, które chyba nie wiedzą, co to jest, albo nie grały z różnych powodów. A tutaj mamy grafikę postaci, która moim zdaniem wygląda, jakby coś miał wprowadzić do ust. Górne ładnie nazywane chaosem. A, czyli typowo japońskie wyobrażenie bad guy'a, który ma być piękniejszym. I wstępnie prezentuje się to następująco. Pudełko z grą z jedynie słuszną grafiką na okładce, czyli logo tytułu na białym T. Trójwymiarowy obrazek z writing. Coś co nazywano artbookiem. No, wykonany na szczęście dobrze, co prawda w przeciwieństwie do tego z edycji kolekcjonerskiej 13 w miękkiej oprawie. No, chyba grafik jest więcej, więc to na pewno można zajrzeć na plus. Największa beksa w poprzedniej części. Chyba Bishonen, żeby dziewczyny miały coś do oglądania. Osoba udająca, że jest dorosła. Ten tutaj to wygląda jakby był trochę spokrewniony z mapą, no ale niczego to Japończycy nie wymyślą. Pocztówki. Jestem zły. No jest. Emo z poprzedniej części, żelazna dziewica, Bish, Beksa, małpa.
zasadzie jeden z powodów, dla którego w ogóle był sensowny, czyli pełna edycja, wszystkie cztery płyty ścieżki dźwiękowej. Wszystko co trzeba było sobie przegrać na coś przenośnego. Takie oto. No, widziałem, no całkiem porządnie z tym zrobione, co jest wręcz zdumiewające. No sobie to. Jakoś lepiej nagrać. O. To bym chyba rozmiarze D wszystkich. Na pudełku jest napisane, że od 14 lat wzwyż. I to byłoby mniej więcej tyle.